Witajcie, strategzy, miłośnicy gier turowych, strategii 4X. Zagramy dzisiaj sobie w Cywilizację 6, jako że dzisiaj jest premiera tej gry. Także od samego początku będę komentować nowości, które pojawiły się w grze. Będę się również odnosić do aspektów mechaniki, które już wcześniej były i może zostały powtórzone. A tak w ogóle to jestem Michał i na pewno znacie mnie już z Facebooka, troszkę z YouTube'a na mowę. Także zaczynajmy. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Wiele spoczywa na twoich barkach, królu Gilgameszu. Twój własny lud i inne narody świata widzą w tobie przywódcę. Nie jesteś jednak zwykłym człowiekiem, a ciężar świata nigdy nie sprawi, że się potkniesz. Zachęć lud Sumeru do osiedlania się na żyznych ziemiach wzdłuż rzek. O, i to mi się podoba, bo dodatkową nagrodą w postaci wioplemiennej będzie przejęcie obozu. Dostaniemy za przejęcie obozu barbarzyńców. Czyli oprócz złota dostaniemy wioskę plemienną. No i fajnie. Zaczynamy. Witam cię, wasza wysokość. Jako twój osobisty doradca mogę wspomagać cię we wszelkich sprawach związanych z rządami nad naszą cywilizacją. Pozostaję do usług. No dobrze. Czyli widzę standardowo doradcy. Śmiesznie ta grafika teraz wygląda, tych doradców. Aczkolwiek grafika mapy jest bardzo przyjemna. Okej. Informacje o dostępności wody. Woda pitna. I co to nam daje? Plus 3 do czegoś, plus 1 do czegoś. Mhm. No tak, to jest jednostka, klasyczna jednostka osadników i tutaj mamy jednostkę wojowników. Punkty żywotności, nie to chciałem. Atak bodajże, tak, no atak i ruch. Siła w wsparciu i ruch. Ale co nam daje woda pitna w tym konkretnym przypadku? No, zaraz się zorientujemy. Dobra, ja bym tu postawił miasto, bo to nie ma co kombinować. Tym bardziej, że mamy w pobliżu zasoby kamień, marmur i co tutaj? Owce. Jakiś las, rzeka. Dobra, stawiamy pierwsze miasto. Aha, i chyba trzeba w opcjach ustawić przewijanie mapy kursorem, bo nie ma. To ciekawe, że było to wyłączone na początku. No dobra, kliknąłem w miasto i widzę już pierwszą zmianę, że to miasto będzie chyba tutaj się rozrastać, to jest pewne. Ale nie widzę jakichś innych szczegółów, do których byłem przyzwyczajony. Aha, tutaj były jakieś opcje. Dobra, co tu mamy? Okej, dobra, no to są te szczegóły, o których mówiłem. Czyli obywatele. Dobra, to czyli te statystyki, które lubimy, no generalnie z cywilizacji. Ilość pożywienia spożywanego, pożywienia, które zyskujemy. 10%, co to jest to? Aha, łączny wymiar żywności w takim skrócie. Są szczęśliwi. Aha, i to od razu doradcy się wcinają. No dobra.
Dalej mamy... Aha, tutaj zarządzamy obywatelami dopiero. Czyli tutaj tak, możemy kupować pole. Pyk. Mowa o tych bodajże polach chyba. Nawet na pewno. Tutaj zarządzamy sobie obywatelami. Możemy kupować przedmioty. Aha, przedmioty, czyli klasyczna albo produkcja, albo zakup. Co to są jakieś punkty wiary? Dobra. Coś podobnego już widzieliśmy wcześniej. Dokładnie. I tutaj produkcję ustanawiamy. Dobra. Klasycznie możemy pójść albo w zwiadowcę. Albo możemy pójść... Teraz zbudowniczowie są. Ja myślę, że będziemy sobie eksplorować wojownikami, a wyszkolimy sobie jednostkę. A, dobra. Nie będziemy szkolić jednostki. Zbudujemy pomnik. No dobra. To co, drzewko technologii? Garncarstwo mamy, hodowlę zwierząt mamy, górnictwo mamy. Nie, nie mamy. Dopiero musimy wynaleźć. Dobra, spichlerz zawsze na propsach, plus jeden do żywności i do obszarów mieszkalnych. To jest ok. No to nad tym będziemy pracować. 9 tur do wynalezienia. Ok. Powiem wam tak, bardzo mi się podoba interfejs, jakiś taki schludny się zrobił i dopieszczony. Dobra, tu jest coś nowego, kodeks prawny. No proszę, to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. Kodeks prawny. Doktryna, król, Bóg. No to fajnie, że w to poszli. Taką ciekawostkę za 15 tur. I wtedy jak wynajdziemy kodeks prawny, będziemy mogli sobie chyba wybrać doktrynę. Tak jest, dokładnie. No to co, pierwsza tura za nami. Co to jest? Tutaj to... Aha, tu pewnie... No dobra, tu jestem ja. I tyle. Nie, wiecie co? Sorry, wyłączę to przywijanie kursorem, bo mnie drażni. Jakoś nie, niewygodne było. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy. Wielkich ludzi. O, i to jest ciekawe bardzo. O co tutaj chodzi? Wcześniej zatrudnieni wielcy ludzie. O co tutaj chodzi? Aha, dobra. Czyli mówiąc krótko. Budując budynki... Punkty pochodzą głównie z dzielnic i budynków, ale można je otrzymać również z cudów i doktryn. Czyli jakieś budynki powodują przyrost punktów, za które później możemy wynająć wielkiego człowieka. Chyba tak to działa. Bądź możemy go zatrudnić, wydając punkty wiary lub pieniądze. Okej. No to już wszystko jest jasne. Wielki naukowiec, wielki kupiec, muzyk, artysta, każdy daje coś innego. Ale co dokładnie? Aha, tutaj jest napisane plus 5 do siły bojowej, na przykład teraz plus 1 do ruchu. I tutaj można sobie przewijać to. A na przykład wielki inżynier natychmiast buduje w mieście starożytne średniowieczne mury oraz zapewnia dość złota, by opłacić ich utrzymanie. Okej.
Czyli... Dobra, podoba mi się. Mały rekonesans zrobimy w pobliżu. Ciekaw jestem, czy mogą eksplorować jako nie... O jest, automatyczna eksploracja, fajnie. To niech eksplorują. Zobaczymy, co ciekawego odkryją. Mgła wojny, podoba mi się, jak jest zrobiona. Można się sprzeczać co do samej idei mgły wojny, ale to, jak jest tutaj przedstawiona, jest po prostu prześlicznie. No i mamy pierwszych barbarzyńców. Bierzemy naszych wojowników i wracamy w takim razie. Okej. Okay. Odkrycie nowego kontynentu uświadomiło nam, ile jest jeszcze terenów, na których można handlować. Cudownie. No dobrze, zobaczmy. Idziemy w poszukiwaniu obozu barbarzyńców, to taki generalnie jest najbliższy nasz cel. Żaden człowiek nie zostawił namoczonej gliny samej sobie. Wszak cegły nie powstają przypadkiem i zrządzeniem losu. No i dzięki temu możemy zbudować pierwszy spichlerz. Co nam troszkę powinno przyspieszyć rozwój miasta. No dobra. W pobliżu są zwierzęta, to możemy pójść w kierunku hodowli zwierząt. No tak, źle kliknąłem. Pierwsza walka będzie, czy nie? Wygląda tak, jakby szanse były wyrównane. Zobaczmy. Czy nawet my żeśmy dostali trochę większe baty niż oni. No dobra. No i... Dobra, teraz trochę oni dostali większe baty. Damy im fortyfikację, żeby trochę się podleczyli. O proszę, można sobie obracać kamerą. Fajnie. I zbudowaliśmy pomnik, jeśli się nie mylę. Czy on powstał tutaj gdzieś? Chyba powstał tutaj. Bo nie przypominam sobie, że ten Obelix tutaj był. No ja bym dalej budował... To chyba spichlerz wybierzemy. Robotników weźmiemy później.
No, ciekaw jestem, jak to się tutaj skończy. Wprowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. Nasi ludzie czekają na twoje dekrety. No dobra, czekamy. Wybieramy. Aha, i tutaj sobie można przejrzeć. Szczegóły, doktryn. Najbardziej podoba mi się chyba zdanie, nie istnieje przy tym jedna słuszna ścieżka wyboru, należy dokonywać zależnie od panujących okoliczności. I to jest fajne, bo to sprawia, że każda kolejna rozgrywka, w każdej kolejnej rozgrywce możemy sobie testować inne konfiguracje. I będzie zawsze inaczej. Nie wiedza, lecz autorytet stanowi prawo. No i co, możemy pójść w doktryny wojskowe. Większe doświadczenie lub plus 5 przeciwko barbarzyńcom. Król Bóg. To mi się podoba. Plus 1 do wiary i plus 1 do złota. Wiary w ogóle nie mamy. Więc 1 czyni bardzo dużą różnicę. Aha, to tak wygląda. Okej. Czyli tutaj można to robić tak, że możemy wybrać i króla Boga, i plus 5 przeciwko jednostkom barbarzyńskim. Albo podwójne doświadczenie dla jednostek zwiadowczych. To jest fajniejsze. Co to jeszcze jest? Ustrój. System wodzowski. Prawie jak u nas w kraju. Ulala. Fajnie. Jest faszyzm, demokracja, komunizm. No nic, podoba mi się. Dobra, a tym to moglibyśmy się wycofać, żeby się podleczył. I możemy wybrać ideę. No właśnie, w końcu. Chyba handel zagraniczny z wezmę. Za chwilę spotkamy jakąś inną frakcję, to nam się to przyda. No i chyba dobrze zrobiliśmy. Dobra, tym to uciekamy do miasta, bo tutaj nic dobrego nas nie spotka. No właśnie. Straciliśmy jednostkę. No nic, zobaczymy. Zbudujemy spichlerz, to wytrenujemy później nowych wojowników. Jeśli w niebie nie ma psów,
to po śmierci chcę trafić tam, gdzie one. No, tego jeszcze nie słyszałem. Jeśli w niebie nie ma psów, to po śmierci chcę trafić tam, gdzie one. Głęboka myśl. No dobra, to nie będziecie zaskoczeni, jak wybiorę górnictwo, bo... Chociaż... Zaraz. Nie no, mamy tutaj do wydobywania kamień. To nam się przyda. Czy miasto teraz może się bronić w jakiś sposób? Aż chyba sobie... Nie mam pieniędzy, żeby kupić od razu, wynająć najemników. No nie, zobaczmy. To chyba jest pozytywna strona handlu. Kultury świata mieszają się ze sobą. Mamy handel zagraniczny. A spróbujmy mistycyzm wybrać. No, powiem wam, naprawdę dużo jest grup barbarzyńców tutaj. Zaskoczony jestem. O, jest spichlerz. Ładny. Jest pomnik i jest spichlerz tutaj. A, nawet można sobie podejrzeć. Nie, to są łąki tylko. Okej. Wybierzemy produkcję. I chyba weźmiemy sobie wojowników. Trzeba zrobić porządek z barbarzyńcami. Nawet moglibyśmy się pokusić o tą jednostkę specjalną, która jest ze sobą tylko dla Sumerii. Fajna jednostka, bierzemy ją. Ale też sobie kupimy drugą jednostkę. I weźmiemy sobie procarzy. Będziemy mogli z dystansu robić wsparcie. Kiedy znajdziesz się w dołku, przestań kopać. Kiedy znajdziesz się w dołku, przestań kopać. To ciekawe. Dobra, żegluga nam nie jest potrzebna. Astrologia do wyboru jest, irygacja. Irygacja brzmi ciekawie, biblioteka, ucznictwo. Ja bym jednak stawiał na rozwój i chyba poszedłbym w irygację. Zawsze te nowe ziemie. Plantacje można tworzyć. Z drugiej strony biblioteka daje nam te nauki bonus. Dobra, trzeba na pewno się rozmnożyć. Irygacja. A procarzami możemy sobie spokojnie, o, zaatakować barbarzyńców z dystansu. Tak będziemy ich po kolei wykańczać, chyba że się wycofają. O proszę, tego chyba też nie było. Eureka. Wiedza o ucznictwie, ale to fajnie, bo jesteśmy jakieś 13 tur do przodu. Tylko ciekaw jestem,
No dobrze, skąd ta Eureka? Nie wiem, czy... Nie mam żadnego znanego człowieka. Ciekawe. Pewnie jakiś losowy element. Okej, ci ewidentnie po prostu chcą dostać bardziej. Nie wiem czemu, ale na ich miejscu po prostu bym się wycofał. No ale to jest komputer, który... Powiedzmy tak, są to barbarzyńcy w prymitywnych czasach, którzy jeszcze nie znali zasad sztuki wojennej. I dlatego teraz sobie użyjemy naszego wozu do zaatakowania. Bardzo elegancko. Opłaca się walczyć, bo możemy również zdobyć właśnie takie o przyjemności. Jak przyspieszoną na przykład wiedzę. Obróbka brązu. Elegancko. Chyba nawet jakiś poziom zdobyła, tak? Jeśli dobrze widzę. I wybieramy sobie produkcję. Dobrze, zobaczmy tych budowniczych. No i jest awans. O, widzę, dobra. Podoba mi się znowu. Drzewko uproszczone. No i bierzemy salwę. Podleczymy. Okej, wróg się wycofał, to nawet przeciwnik komputerowy pokazuje, że jednak się czegoś uczy. Najchętniej to mi drogę tutaj odciął, ucieczki. Dobra, tutaj nie jest źle, bo oni są za rzeką, w lesie to mogą się bronić. Tak, tutaj jedziemy. Moc na jednostkach na początek naprawdę jest okej. I co, chyba pójdziemy w tamtą stronę, gdzie ci barbarzyńcy byli. To będziemy i zrobimy z nimi porządek. No, tutaj jakiś jeszcze zbłąkany. Lubię mawiać, że praktykuję wojowniczy mistycyzm. Jestem absolutnie pewien rzeczy, o których nie do końca mam pojęcie. No właśnie, co to jest to? Wasza wysokość, mamy do dyspozycji emisariusza. Możemy użyć go do zdobycia względów u miasta państwa. Zawieranie przyjaźni z takimi sąsiadami może przynieść naszej cywilizacji wielkie korzyści. No to zobaczmy. Emisariusza. Aha, i te karty możemy sobie dodawać, bo to jest pewnie typ doktryn dyplomatycznych albo... jakie karty doktryn, nie wiem. Ale mamy zły ustrój, bo mamy ustrój dosyć nędzny. System wodzowski, jakiś prymitywny. Dobra. Dyplomatyczna. Okej.
Gdzie jest ten emisariusz? Tu jakiś wykrzyknik się pali. Co to oznacza? Aha, mamy darmową zmianę, dobra, w tej turze. No ale mi się wszystko podoba, co tutaj mam. Dobra, wybierzmy ideę przede wszystkim. Wczesne imperium. No zobaczmy. Może nam to czegoś się przyda. Je suis Catherine, reine mère de France. Je vous souhaite la bienvenue à mon royaume. J'ai grand désir et envie de découvrir tous vos secrets. Aż przyjemna ta muzyczka w tle jest, po prostu tak chillowa. No i proszę, mamy pismo. Tych tutaj pacyfikujemy. Czy ja dobrze widzę, czy tutaj jest wiocha do najechania? Chyba tak. Co to jest? Zobaczmy. Jednostki przeznaczone do rekonesansu jak zwiadowcy są wyjątkowe, ponieważ... No i bardzo przyzwoicie. To niech się podleczy. A, i tutaj mamy tych zwiadowców. I budowniczych, fajnie. To niech zwiadowcy sobie odkrywają. Nie mamy żadnych wydatków. Czyżby wojsko nas na razie nic nie kosztowało? No, zobaczymy. Okej, to jest podstawowa zmiana, czyli budowniczy, którzy budują instantowo coś. Natomiast mają trzy ładunki, które mogą wykorzystać. Mamy hodowlę zwierząt, to sobie tutaj postawimy zwierzątka, pyk. Zagrodę dla zwierząt. I weźmiemy sobie produkcję. Wyrocznia... No, dosyć droga. Ale może byśmy sobie wzięli osadników. O! Zmniejsza o jeden liczbę obywateli w mieście po ukończeniu. No a to myślę, że nas stać. O, i tutaj sobie budujemy zagrodę. I tutaj też nam to przyspiesza technologię. Jazda konna. Naprawdę coraz bardziej mi się podoba, jak wszystko zostało przemyślane w nowej części.
Zobaczmy, czy tutaj widać. Dobra, mamy szczegóły. Tutaj może. Aha, dobra, tutaj musimy oddalić. Tu możemy kupować pola. Tutaj widzę, że już ludkowie zbierają. Tutaj są pewne. A nie, nie zbierają. No właśnie. Można to jakoś zautomatyzować? Nie, on sobie sam dobiera najbardziej korzystne. Dobra. Znaczy, można też siłowo wybrać. Ale widzę, że to się nam. Ach, nie opłaca. Tutaj to są diamenty. Idziemy po to. Możemy z dystansu atakiem. Ach, oni mieli dwa ruchy, zapomniałem zupełnie. Człowiek, który ma na tyle samozaparcia, by zajmować się zalesianiem albo nawadnianiem kraju, zasługuje na taki sam szacunek jak człowiek, który ów kraj pod. No i super. Bierzemy sobie nową technologię. Dobra, wezmę pismo, bo jednak to możemy jakąś bibliotekę postawić dzięki temu. Jakieś ulepszenia, poza tym już mamy 50% przyspieszonego, chociaż nie, może obróbka brązu. Pójść bardziej w militarnie. Pokojowo pójdziemy. Zabijamy. A tutaj jest wiocha i sobie po tą wiochę pójdziemy. Dobra, awans, to jest dobre. Może zbroja końska. Od razu dużo życia, fajnie. A tych tutaj wycofamy. A Francję już znamy. Dobra, to trzeba koniecznie podleczyć. I zwiadowców wysyłamy dalej. No tak, tylko jak oni pójdą tutaj, to dostaną bęcki. Słuchajcie, tutaj jest na bogato, to trzeba postawić od razu tą kopalnię. I jeszcze w dodatku przyspieszyliśmy wynalezienie koła. Okej. Niech się podleczy. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jeszcze są aktywni nasi rodacy.
Patrz, co daje kamień. Kamień albo owce. Weźmy owce, będzie szybszy rozwój. O, proszę. Wybieramy Panteon. No to bardzo podobny wygląd z poprzednich części. Dobra. Co my tu możemy wybrać? No dobra, to może zróbmy tak. Herbata, kawa, kakao, tytoń. No nie mamy tych zasobów. Dobrze. Figurki religijne będziemy produkować. Jako, że mamy piękną kopalnię diamentów, będziemy robić figurki diamentowe za krocie i obrzydliwie się wzbogacimy. No i kozacko. O tym mówię, o diamentach. Diamentowe figurki, znaczy to po prostu nie jest piękny przepych. Zdobyliśmy niedawno zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania miast. Tworzenie w nich dzielnic może być o wiele bardziej zyskowne niż budowa prostych ulepszeń, takich jak farmy czy kopalnie. Pisanie to dzielenie się. No, w ludzkiej super naturze leży chęć dzielenia się różnymi rzeczami. Kwiatowce tutaj trzeba rozklepać. I owieczki, zagroda, plus jeden do produkcji, zawsze dobrze. Rzemiosło przyspieszone, super. Gdzie ona... Ona coś mówiła o planowaniu miast, ale... Za bardzo jakoś nie ogarniam, gdzie to jest. Dobra, mniejsza. Koło, młyn wodny, ciężki rytwany. Fajnie jest posiadać taką tajemną wiedzę na temat budowy koła, więc to jednak może nam dać przewagę nad Francją. Dobrze, to tym tutaj pójdziemy w tą jednostką pójdziemy w tą stronę, żeby troszkę osłaniać to miasto i potem się wziąć za ten obóz tutaj, co jest. Aha, a tutaj jest jednostka teraz osadników, która nam się wybudowała i w bardzo fajny sposób jest pokazane, gdzie na przykład nie może budować miasta, tak mi się wydaje. Ja bym poszedł w tamtą stronę. Wszystkich miast o 15% albo wyrocznie. Albo kampus. Pójdźmy w kampus.
Czy nam się to opłacało teraz? Aha. Okej, okay. I to jest coś zupełnie nowego, co jest naprawdę ciekawe. Wybieramy sobie miejsce, w którym ma powstać ten budynek, dzielnica konkretnie. To co widzę, to chyba najbardziej nam się opłaca na polu tym. A co to jest to? Czy to są jakieś bonusy do tego? Ciekawe, zobaczmy. I on tutaj się buduje ładnie, ale fajnie, kurczę, nieźle. Nie no, grafika naprawdę jest śliczna po prostu w tej grze. Już miałem zastrzeżenia, ale jest tak czytelna i tak dopieszczona, że po prostu mi się podoba. No i proszę, dostaniemy ziółka, oliwki, gatunki różnych serów i bagietki. Znaczy to nie jest przemiły, przesympatyczny gest od szanownej pani Katarzyny. I twoja decyzja, pani Katarzyny, jest bardzo mile widziana. Dziękujemy ci. Krąży plotka po świecie. Cywilizacja Francji zbliża się do epoki klasycznej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, i tutaj się pojawiła, dobra. Możemy tutaj różne akcje dyplomatyczne. Kurczę, jak ona nam wysyła różne gatunki serów z bagietkami pysznymi, to może zacznijmy się przyjaźnić. A właśnie, czyli jednak... Czyli jednak bagietki i różne serki to nie wszystko, żeby się od razu zaprzyjaźniać. Ale możemy wysłać delegację. Wyślijmy delegację. Będzie miłe. Powiedz wojnę zaskoczenia. I to jest też kolejny element, który bardzo mi się podoba. Chyba możemy, jeżeli się nie mylę, podobnie jak w Paradoksie, potrzebujemy casus belli, żeby wypowiedzieć wojnę i to jest okej. No dobrze, no. Dzięki. Na razie tyle. Ojojoj, tutaj to się robi gorąco. Trzeba tam jakieś jednostki wysłać. Sobie darować to leczenie, to trzeba bronić zagrody z bydłem. Impressionnant. Il semble que vos espions soient partout. Mes dames de compagnie seraient ravies de les entretenir pendant la fête. No właśnie, te serki, te bagietki to nic innego jak po prostu zagrywki szpiegowskie. Najpierw się wkupić w nasze łaski, a potem, będąc na naszym dworze, sprzedawać informacje. No dobra, do widzenia. Ja wam powiem, że to jest właśnie po jednostce zwiadowczej. Chociaż pies tam został. Tymi to się tak, chowamy do miasta. A tymi tu idziemy bronić pastwiska, chociaż tam jest też pastwisko, no mniejsza. Oni to też nie jest dobrze, że tak sobie idą bez żadnej ochrony. No ale spróbujmy. Namaskar. Mam Mohandas Gandhi. Na Gandhiego to po prostu czekałem. Prakrpya. Mujhe mitra kahe.
Oczywiście, że to zaszczyt cię poznać i skorzystamy z gościnności. Dobra, czyli tam już możemy zapomnieć o budowaniu miasta. Ojejku, i tu się robi tak nieciekawie, bo coś się boję, że ci barbarzyńcy będą nam gonić tych biednych osadników. Ale może tutaj podjedźmy, pyk. I do miasta. Ale już nie wykonamy ataku, dobra. No dobra, to tymi musimy iść dalej w tamtą stronę. Aha, tura, dobra. No i to jest właśnie to, czego się obawiałem, czyli oni nam idą tych osadników spacyfikować i to jest kiepskie. Oj, niedobrze. Już po nich, ale nie, tam się cofnął się może... Aha, no tak. Chcą mi zdjąć tutaj konnicę. Tutaj twardzi. Ta jednostka jest twarda. Przede wszystkim trzeba tych osadników ewakuować, bo to jest naprawdę kiepski, że oni tutaj są bez żadnej osłony. Ale może tutaj postawimy miasto. Tak po prostu totalnie jak tonący chwytamy się brzydko. Ale musimy. No dobrze. Spójrz w przeszłość, na rosnące i upadające imperia, a przewidzisz również przyszłość. Nie ma co, nie zmieniamy na razie żadnego ustroju. I standardowo pomnik. No i co tutaj mamy dalej? W drzewku idei. Tradycja wojskowa. Kurczę, trochę mi korci, że... ale to już za późno. Dobra, rozwijamy się kulturowo. Dramat i poezja. To będzie spoko. Chociaż... nie. Musimy pójść w filozofię polityczną. Nie ma co. Tam są ciekawsze rzeczy do wyboru. Z autokracji, oligarchii i republiki klasycznej. No i to właśnie... Gandhiemu się nie spodobało, że tak blisko stawiamy miejsce. Tak blisko stawiamy miasta. Ci się zdecydowali na atak tych. Czas bardzo, bardzo dobrze. Obraca się powoli, ale wciąż się obraca. No i to młyn też jest ok. Żywność, produkcja. Dobra, robimy porządek tutaj z tymi dzikusami. No nie wierzę.
wybierzmy teraz w takim razie to łucznictwo. A łucznictwo zawsze nam się przyda jako silniejsza jednostka dystansowa. Dobrze, kochani, na dziś to będzie koniec. Widzicie już, jaki klimacik ma nowa cywilizacja. Pierwsze zmiany w mechanice. W weekend postaram się nagrać coś jeszcze, to dokończymy tą rozgrywkę. Trzymajcie się mocno, hej.